Rozpoczynamy kolejny odcinek Ekspresu Studenckiego, wydarzeń z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Maria Kucharska, zapraszam. Akademickie kolędowanie to wydarzenie, które wpisuje się w tradycję WSK SIM. Studenci wraz z duszpasterzami przemierzają akademik i odwiedzają jego mieszkańców. Towarzyszy im śpiew kolęd. Zobaczmy przygotowany materiał. W ubiegłą środę w hotelu akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się coroczna uroczystość święcenia domu. Ojciec Dawid Wilczyński wraz z ministrantami odwiedzał i święcił pokoje studenckie. Z pewnością jest to dla całej uczelni, dla społeczności studentów, ale nie tylko, wielkie wydarzenie. Ponieważ chcemy zanieść i zanosimy Boże Błogosławieństwo, rozpoczynamy od mszy świętej, podczas której składamy na ołtarzu pańskim te wszystkie nasze intencje, naszą codzienność. I od ołtarza idziemy właśnie do naszych mieszkań, do tych naszych codziennych pomieszczeń, gdzie no jesteśmy bardzo często sobą, prawda? Bo będąc tutaj, chodząc po uczelni, chodząc, będąc na wykładach, bardzo często mamy pozakładane pewnego rodzaju takie maski, a pokój jest tym miejscem, gdzie jesteśmy sobą. I w tą codzienność chcemy zanieść to Boże Błogosławieństwo, prosząc o wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień naszego życia. Studenci wyruszyli razem z ojcem i ministrantami po akademickich korytarzach, radośnie śpiewając kolędy. Mimo iż Boże Narodzenie już było, no to ten duch dalej trwa i można to tutaj na korytarzu było dosłownie poczuć, że tą atmosferę rodzinną, że każdy tutaj, nawet jak ludzie się nie znali, no to mimo wszystko byli dla siebie mili, ciepli, nawet czuli, można powiedzieć, tak jak w rodzinie. To jest fajna inicjatywa, fajnie, że ludzie z całego hotelu akademickiego potrafią właśnie chodzić po pokojach, po korytarzach i śpiewać kolędy i też radować się po prostu tą radosną nowiną, jakim jest Boże Narodzenie. Wyzwania XXI wieku. Sojusz polsko-amerykański, cyberbezpieczeństwo. To kolejna konferencja organizowana przez Fundację Lux Veritatis oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Już 18 stycznia w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana Wyzwania XXI wieku, Sojusz polsko-amerykański, cyberbezpieczeństwo. Wystąpią prelegenci z kraju i z zagranicy. Poruszą oni tematykę cyberbezpieczeństwa w energetyce i współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa w ramach NATO, a także dlaczego cyberbezpieczeństwo jest tak ważne w XXI wieku. Poruszony zostanie także problem zagrożeń lokalnych, narodowych i międzynarodowych w cyberświecie. Wśród prelegentów m.in. minister Piotr Naimski, minister Krzysztof Tchórzewski, Ryszard Bryła, szef cyberbezpieczeństwa w PKP Energetyka, profesor Mieczysław Ryba, Dominik Smergała, specjalista do spraw stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Piotr Bączek i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej dr Jan Wiśniewski. Partnerami konferencji są Grupa Kapitałowa PKP Energetyka i CBC Capital Partners. Patronat medialny nad konferencją objęło Radio Maryja i Telewizja Trwam. Monogram wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej wskasim.edu.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 56 650 4000. Master of Business Administration. Ochrona danych osobowych, polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, relacje międzynarodowe i dyplomacja. Mediacje pojednawcze w rodzinie to kierunki studiów podyplomowych, jakie można podjąć w naszej uczelni. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w 2019 roku oferuje nowe specjalności na studiach podyplomowych. Do wyboru m.in. dwusemestralne, prestiżowe studia podyplomowe Master of Business Administration. MBA zorganizowany przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej jest jednak specyficzny w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo w jego programie zapisane są choćby takie przedmioty jak patriotyzm gospodarczy, a więc przedmioty niewykładane na innych kierunkach, przedmioty, które nadają tej charakterystyki właśnie studiom MBA tu w Toruniu. Poszerzeniem oferty studiów podyplomowych jest także kierunek z zakresu mediacji pojednawczych w rodzinie. Nowością jest też kierunek z zakresu ochrony danych osobowych. Profil powstał w odpowiedzi na tak zwane RODO. Studia oferują wiedzę niezbędną do podjęcia stanowiska inspektora danych osobowych. Do wyboru są również polityka ochrony środowiska, ekologii i
zarządzanie, a także relacje międzynarodowe i dyplomacja. Nabór trwa do 31 stycznia. Szczegółowe informacje na stronie internetowej uczelni. Pod koniec stycznia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się kolejne sympozjum z cyklu Oblicza. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Instytut imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość z okazji wspomnienia świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, zapraszają na sympozjum Oblicza kolonizacji mediów. Sympozjum odbędzie się w sobotę 26 stycznia w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy ulicy Droga Starotoruńska 3. Dzisiaj to, kto się zajmuje, to znaczy w czyich rękach jest omawianie czy rozpracowywanie problemów związanych z funkcjonowaniem mediów, jest bardzo ważne. Wśród prelegentów m.in. poseł Barbara Bubula, ksiądz dr Zenon Hałas, dr Jolanta Hajdusz, dr Martin Lochman i ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Wstęp bezpłatny, zapisy pod numerem telefonu 56 650 4000. Szczegółowe informacje na stronie internetowej uczelni. Zapraszamy uczniów trzecich klas gimnazjum oraz młodzież ponadgimnazjalną do udziału w kolejnej edycji warsztatów zimowych. Młodzież ma do wybrania warsztaty muzyczne bądź medialne. Czekamy na Was. Do zobaczenia w murach WSK SIM. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza uczniów trzecich klas gimnazjum, a także młodzież ponadgimnazjalną na zimowe warsztaty Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media. Odbywać się one będą w terminie od 15 do 17 lutego w siedzibie uczelni przy ulicy Droga Starotoruńska 3. W programie m.in. warsztaty prasowe, radiowe, telewizyjne i informatyczne prowadzone przez profesjonalistów. Tak na początku podeszłam do tego z takim dystansem, ale stwierdziłam, że dobre, że dlaczego nie, warto spróbować. No i jak już pojechałyśmy pierwszy raz, to zdecydowałyśmy się kolejny, już jestem czwarty albo bodajże piąty raz tutaj. Jestem po raz trzeci tutaj. Podoba mi się generalnie wszystko, atmosfera, podobają mi się ludzie. Ludzie naprawdę są świetni i może z całej Polski, więc to jest ogromny plus, że cała Polska się zjechała, tak? Nie tylko z jednego regionu. Atmosfera jest nie do przebicia, jeszcze nigdzie nie było takiej atmosfery jak tutaj. Tutaj się po prostu chce wracać. Zapewniamy zajęcia, wyżywienie i zakwaterowanie w komfortowym, malowniczo położonym hotelu akademickim, a także opiekę wychowawców i duszpasterzy. Zajęcia i zakwaterowanie są bezpłatne, a koszt wyżywienia to jedynie 150 zł. Termin zgłoszeń do 31 stycznia. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 610 71 34, a także na stronie internetowej www.wsk.sim.edu.pl. To już wszystkie informacje na dziś. Zapraszam na kolejny odcinek Ekspresu Studenckiego za tydzień. Za uwagę dziękuję, Maria Kucharska.